Polska, a tymczasem jest z nami kolejny wspaniały gość, Andrzej Supron. W historii polskich zapasów nie było chyba zapaśnika tak utytułowanego, jeśli chodzi o liczbę medali. Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich. Zabrakło wprawdzie olimpijskiego złota, ale to przez pech, przez tą kontuzję w Moskwie, prawda, Andrzej? Nie przez jedną zresztą. Nie przez jedną. Walczyłeś zatem nie tylko z przeciwnikami, ale czasami z przeciwnościami losu po prostu. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jaką dyscyplinę będziesz komentował w Wizji Sport? To znaczy, ja już komentuję od pewnego czasu zapasy zawodowe, tak zwany professional wrestling. I jest to dyscyplina, która w Stanach Zjednoczonych robi oszałamiającą karierę. Ściąga na hale, co dla mnie było zawsze czymś nieprawdopodobnym, w granicach 40, a nawet 80 tysięcy ludzi. Andrzej, ale powiedz, z punktu widzenia Ciebie jako profesjonalisty zapaśnika, kiedy oglądasz takie zawody zawodowych wrestlerów, czy jesteś w stanie przejrzeć wszystkie ich sztuczki, wszystkie ich chwyty, czy czasami oni Cię też zaskakują na przykład? Znaczy, trzeba przyznać, że scenariusz niektórych walk mają rzeczywiście wyszukany. Są to chwyty jakby spoza książki zapasów, ale generalnie rzecz biorąc, to jest ta prosta technika rzutów albo odwrotnego pasa, albo rzut biodrowy przez ramię. Oni robią taką typową dla zapasów świecę, gdzie w normalnych zapasach jest to niedozwolone. Wysoki rzut. Za kąt, ustawia go prosto i do tego dochodzą jeszcze tam uderzenia kolanem, nogą. W ogóle generalnie sukces tej dyscypliny polega na tym, że ona jest bardzo prosta w odbiorze. Andrzej, potrzeba tam niewątpliwie też zdolności aktorskich, a wiem, że Ty takie zdolności posiadasz. Ostatnio nawet słyszałem, że śpiewasz, zresztą widywałem Cię często na estradzie. Czy to jest tak, że również w Twojej profesjonalnej karierze zawodniczej te zdolności aktorskie się czasami przydawały? Takie oddziaływanie na przeciwnika poza samą walką na przykład. Bezwzględnie jakieś takie predyspozycje psychiczne są bardzo ważne, natomiast koordynacja ruchowa jest jakby nieodzowna. I stąd może, a umiejętność jeszcze oddziaływania na przeciwnika, prawda, próbowanie, omamienie go, również orientacja przestrzenna, zarówno w samej walce, jak i orientowanie się, co się dzieje, że patrzę na czas, na sędziego, na trenera. To jest bardzo istotny element, jeżeli chodzi w ogóle o każdą dyscyplinę sportu, a tym bardziej, jeżeli chodzi o zapasy. Andrzej, ale Ty słynąłeś między innymi z różnego rodzaju żartów i dowcipów, które potrafiłeś zrobić swoim przeciwnikom. Mógłbyś coś przypomnieć? Jakieś karteczki podsuwane tuż przed walką? Ja zawsze mówiłem, że humor nic nie kosztuje, a żyje się o wiele lepiej. Rzeczywiście miałem takie sytuacje, że przynosiłem swojemu zawodnikowi kartkę, mówię, to dla Ciebie, on tam patrzy, a to mówi, druga minuta, prawy narożnik, biodro, plecy. On mówi, zobaczymy, ja mówię, zobaczymy, nie? I patrzę, widzę, że dochodzi druga minuta, on ucieka w drugi, a ja mu ciach, suples, pach. A on pierwszy mówi, no i co, miała być prawda? Ja mówię, stary, ja Cię strasznie przepraszam, pomyliły mi się kartki. Andrzej, oprócz tych zawodowych zapasów, oprócz wrestlingu, komentujesz jeszcze dyscyplinę, której nazwa może niewiele mówić nawet kibicom sportu. Bushido. Bushido, tak. Co to takiego? Ogólnie rzecz biorąc, pomieszanie z poplątami. To znaczy, walczy zapaśnik z przedstawicielem praktycznie boksu tajlandzkiego, karate, judo, no wszystkie wschodnie walki z typowym takim zapaśnikiem. Z reguły jest to walka dużego mężczyzny, prawda, tego zapaśnika, no i takiego w rozmiarach dużo mniejszego, natomiast bardzo sprawnego, skocznego, który operuje całą techniką, całą gamą tych uderzeń, kopnięć i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie założenie w ogóle tych walk i zapaśniczych, jak również Bushido, jest stworzenie bardzo takiej autentyczności całej tej walki. Zresztą to cała tajemnica powodzenia tych dyscyplin sportu. Andrzej, pamiętam, że jeszcze kiedy byłem jakimś małym chłopcem, wśród właśnie chłopców bardzo często następuje dyskusja, który ze sposobów walki, który ze stylów walki jest najbardziej skuteczny. Jedni mówią karate, drudzy mówią judo, trzeci mówią zapasy. Z Twojego punktu widzenia, co jest tak naprawdę najlepszą właśnie metodą walki? Jeszcze mówią boks i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, kiedyś próbowano robić, kiedyś pamiętam taki słynny zapaśnik Inoki, walczył nawet z samym Cassius Clayem. Oczywiście ta walka była wyreserowana, ten ciągle tylko chodził, próbował go złapać, siedział, a ten skakał koło niego i takie. Jest to sprawa bardzo nieporównywalna, bo zawodnik a zawodnik to jest bardzo duża różnica. Jeżeli to jest dobry zapaśnik, a przykładowo słaby judoka, sprawa jest przesądzona. Jeżeli to jest dobry judoka, a słaby zapaśnik, sprawa jest też przesądzona. Także jest to nieporównywalne. Na pewno sporty walki zdecydowanie górują nad innymi dyscyplinami sportu.
O, i Andrzej Supron będzie się starał między innymi do tego Państwa przekonać. Dziękujemy. Andrzej pozostaje oczywiście w Champions Clubie, a my spotkamy się niebawem i porozmawiamy z kolejnym wspaniałym gościem. Jeśli jesteś posiadaczem cyfrowego satelitarnego zestawu Wizji TV, a chciałbyś zamówić Wizję Sport, zadzwoń 0801 36 36 36. Jeśli odbierasz Wizję TV za pośrednictwem telewizji kablowej, zadzwoń pod numer 0801 333 111. Tylko w Wizji Sport, noc boksu na żywo. Walka wieczoru. Polka Iwona Guzowska walczy o tytuł mistrzyni świata IBO w wadze piórkowej. Oraz walka Przemysława Salety o tytuł mistrzowski w wadze ciężkiej. Jutro najważniejsza impreza w boksie amatorskim. Turniej imienia Feliksa Sztama.